Subskrybuj kanał Wirtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków. Wydawnictwo Niegrzeczne Książki przedstawia książkę Ludki Skrzydlewskiej pod tytułem Niepokorne Serca. Czytają Pola Nakło i Mikołaj Sierociuk. Rozdział pierwszy. Ace. Zamykają mi się oczy. Pospiesznie zjeżdżam na pobocze i sięgam po ostatni energetyk. Wiem, że to nic nie da. Potrzebuję odpoczynku i muszę znaleźć nocleg, zwłaszcza, że powoli zapada noc. Jestem zmęczony i marzę wyłącznie o przyłożeniu głowy do poduszki. Nie mam pojęcia, gdzie jestem, ale prawdę mówiąc, niewiele mnie to obchodzi. Wokół mnie rozciągają się zielone pola Teksasu, a znaczenie ma jedynie to, że znajduję się daleko od miejsca, które kiedyś nazywałem domem. Przede mną w pół roku majaczył pierwsze zabudowania jakiejś miejscowości, nieważne jakiej. Każda będzie dobra, żeby przenocować. Jutro ruszę dalej w drogę. Nadal nadaremnie szukając miejsca, w którym mógłbym się zatrzymać na dłużej. Raz wyrwany z korzeniami, nie tak łatwo ponownie znajdę swoje miejsce na ziemi. Uruchamiam powtórnie silnik i powoli wjeżdżam do miasteczka. Kiedy widzę dwóch mężczyzn idących chodnikiem, zwalniam i wyglądam do nich przez okno. Dobry wieczór. Podnoszę głos, żeby przekrzyczeć silnik Mustanga. Znają panowie jakieś miejsce, gdzie mógłbym tu przenocować? Mężczyźni wymieniają się spojrzeniami. Randy McCoy ma chyba jakieś pokoje nad barem. Odpowiada jeden z nich. Z aprobatą kiwam głową. Jak dojadę do tego baru? Główną drogą do centrum miasta. Bar będzie po lewej stronie. Wskazówki wydają się proste, więc tylko przytakuję, po czym pytam. Co to w ogóle za miasto? Witam w Maplewood. Mówi jeden z mężczyzn z lekkim rozbawieniem w głosie: Dziękuję za pomoc, po czym ruszam w dalszą drogę, wypatrując wspomnianego baru Maplewood. Nic mi to nie mówi. Nie bardzo wiem nawet, w której dokładnie części stanu się znajduję. Jadę przed siebie, praktycznie na oślep i nie korzystając z mapy. Nie pierwszy raz się zdarza, że nie wiem, gdzie jestem. Nikt na mnie nigdzie nie czeka, nic mnie nie nagli. Jestem sam i robię, co chcę. Skoro mam nocować nad jakimś barem, to przynajmniej napiję się czegoś przed snem. Gdy w końcu znajduję knajpę, zapada już zmrok. Niewiele widzę. Bez pudła rozpoznaję jednak miejsce po liczbie aut na parkingu i neonie świecącym nad wejściem. Piętrowy budynek mieści według niego bar o nazwie Randy's. Bardzo oryginalnie. Wyskakuję z samochodu i z przyjemnością rozciągam zastałe mięśnie. Spędzanie całych dni za kółkiem nie robi dobrze mojemu organizmowi. Powinienem poćwiczyć trochę przed snem. Może właściciel tego miejsca pozwoli mi zawiesić gdzieś worek treningowy żwir szura pod podeszwami moich butów, gdy zmierzam do wejścia. Mój plan minimum obejmuje drinka przy barze, znalezienie właściciela i wynajęcie pokoju na noc. Nie potrafię myśleć bardziej perspektywicznie. Jestem głodny. Po namyśle dodaję więc do planu porcję skrzydełek w panierce burczy mi w brzuchu na samą myśl o jedzeniu. W środku bar prezentuje się bardzo typowo. Drewniane ściany i podłoga, długi kontuar ciągnący się wzdłuż całego pomieszczenia, loże ze skórzanymi kanapami pod oknami i czteroosobowe stoliki na środku. Po drugiej stronie dostrzegam stół bilardowy i tarcze dorzutek na ścianie, a po prawej, blisko drzwi do toalety, szafę grającą. Klasyczny bar w małym miasteczku. Całkiem sporo ludzi. Głównie mężczyzn bawi się dosyć głośno w lożach. Z szafy grającej leci jakiś stary przebój kantry, a czterech dżentelmenów gawędzi przy stole do bilarda. Za barem stoi ciemnowłosa kobieta. Druga krząta się między stolikami i zbiera puste naczynia. Wchodzę głębiej, kierując się ku wolnemu miejscu przy kontuarze. Poproszę piwo i coś do jedzenia. Odzywam się, kiedy tylko zyskuję zainteresowanie barmanki. Cokolwiek macie dobrego. Jasne, już się robi kochaniutki. Barmanka jest mniej więcej w moim wieku i chyba jej się podobam, sądząc po sposobie, w jaki się uśmiecha i przerzuca ciemne włosy przez ramię. Zastanawiam się, kiedy ostatnio byłem z kobietą i dochodzę do wniosku, że chyba powinienem coś z tym zrobić. Od wyjścia tylko raz z kimś spałem, a było to ładne parę tygodni temu. Poproszę naszego kucharza, żeby przygotował dla ciebie coś specjalnego. Mruga porozumiewawczo i stawia przede mną piwo, po czym odchodzi, zanim zdążę ją zapytać o nocleg. Wzdycham. Odwracam się przodem do sali, opieram plecy o bar i upijam łyk zimnego piwa. Tego mi było trzeba. Zjem coś i pójdę spać. Przydałoby się jeszcze porządne rżnięcie, najlepiej tuż po posiłku. Kiedy wchodzi do środka, od razu zwracam na nią uwagę. Pewnie dlatego, że jest zjawiskowa. W jednej chwili z mojej głowy ulatują wszystkie myśli o ciemnowłosej barmance. Chcę tej dziewczyny, która właśnie pojawiła się w barze. Jest niewysoka i odpowiednio zaokrąglona tam, gdzie trzeba. Ma ciemnobrązowe włosy, łagodnymi falami spływający jej na plecy. Koszulę w kratę wpuściła w krótkie jeansowe szorty, a na nogi włożyła kowbojki. Różowe kowbojki. Jeśli widzisz dziewczynę w kowbojkach, wiedz, że jesteś w Teksasie. Tanecznym krokiem przechodzi między stolikami, witając się po drodze ze wszystkimi. Uśmiecha się oszczędnie, unikając bliższego kontaktu z bywalcami tego przybytku. Mam nadzieję, że siądzie obok mnie, ale ona wybiera miejsce po drugiej stronie baru, ściągając na siebie uwagę ciemnowłosej barmanki. Kobieta prycha z niezadowoleniem, gdy tylko widzi blondynkę. Co ty tu robisz? pyta zaskoczona. Masz dzisiaj wolne? Cóż poradzę, że nie mogła mu siedzieć w mieszkaniu. Blondynka przewraca oczami i opiera łokcie na barze. Nalej mi te kili. Piję kile. Prawdziwa teksaska dziewczyna. Moje zainteresowanie nią wzrasta proporcjonalnie do tego, jak maleje zainteresowanie posiłkiem i snem. Gapie się na nią i jestem dziwnie pewien, że to sama robi każdy facet w tym pieprzonym barze. A ona, zdaje się, albo tego nie dostrzega, albo to ignoruje. Tak czy inaczej zaczynam się zastanawiać, czy mogłaby się zainteresować mną. Trochę się zapuściłem przez ostatnie tygodnie i nie jestem tak atrakcyjny, jak chciałbym być. Dziewczyna zdaje się pewna siebie i swojej wartości. Zawsze kręciłem mnie laski, które potrafią się postawić, a ta tutaj na taką wygląda. W dodatku jest kurewsko piękna. Nie miałaś dzisiaj jechać do Austin? Pyta brunetka, stawiając przed koleżanką dwa kieliszki. Ta wzrusza ramionami. To tylko godzina drogi stąd. Teraz się orientuję, gdzie mniej więcej jestem. Jeszcze zdążę. Ta, zwłaszcza jak to wypijesz. Blondynka z frustracją wpatruje się w te kile, po czym wychyla oba kieliszki jeden za drugim. Nawet się nie krzywi, kiedy przełyka alkohol. Przegryza go podaną jej przez koleżankę limonką i odstawia odstawiasz na blat. Wow, to niby nic takiego, tylko dziewczyna pijąca alkohol. A jednak robi na mnie spore wrażenie. Chyba dlatego, że jestem przekonany, że większość kobiet nie pije w ten sposób. Blondynka wdaje się w przyciszoną rozmowę z koleżanką. Bardzo chciałbym słyszeć, co mówią. Nie wydaje się zadowolona. W pewnej chwili dobiega nas głośny rechot. Odwracam się odruchowo i wzrokiem napotykam czterech facetów siedzących w jednej z lóż. O ramię jednego z nich opiera się pijana dziewczyna. Wygląda na ledwie żywą i robi mi się niedobrze, gdy widzę, jak jeden z facetów dotyka jej piersi, a drugi robi zdjęcia smartfonem. Wydają się świetnie bawić. W przeciwieństwie do towarzyszącej im laski. Nie znam jej i nie mam pojęcia, kim jest, ale to nie ma znaczenia. Wstaję ze stołka przy barze, ale zanim zrobię choćby krok, ostro odzywa się blondynka w kowbojkach. Hej! Co to ma znaczyć? Zostawcie ją w tej chwili! Faceci przy stoliku wybuchają śmiechem. Chyba też są pijani, choć nie aż tak jak ta dziewczyna, która między nimi siedzi. Daj spokój, kochana! To tylko żarty! odpowiada jeden z nich. Nie zrobimy jej nic złego. April, podaj mi mój pacyfikator. Blondynka odwraca się do barmanki z wściekłością w oczach. Ta chwilę się waha, ale w końcu wyjmuje z lady kij bejsbolowy. Poważnie! Dzięki! Otwieram w zdziwieniu usta, obserwując, jak blondynka przemierza salę w kierunku stolika, przy którym siedzą faceci z dziewczyną. Trzyma kij bejsbolowy mocno widać, że wie, jak go używać. Gdy podchodzi do stolika i opiera jedną rękę na biodrze, śmiechy nagle ustają. Oddajcie telefon i zostawcie dziewczynę w spokoju. Żąda stanowczo. Któryś z facetów parska śmiechem. Ruszam w ich stronę, przeczuwając, że za chwilę będzie potrzebna moja interwencja. Blondynka jednak nie zamierza się wycofywać. Jest albo bardzo odważna, albo bardzo głupia, albo odważna i głupia jednocześnie. Sądząc po jej pełnym determinacji i wściekłości w wyrazie twarzy, to ostatnie jest najbardziej prawdopodobne. Nie będę powtarzać mówi złowróżbnym tonem oddajcie kurwa telefon, a może dostaniecie go z powrotem w nienaruszonym stanie, gdy już wykasuje te zdjęcia. Mężczyźni przy stoliku wyglądają tak, jakby słowa dziewczyny zrobiły na nich wrażenie, co trochę mnie zaskakuje. Zanim zdążą jakkolwiek zareagować, dziewczyna sięga przez stolik i wyrywa telefon jednemu z nich, po czym kładzie aparat na blacie i z całej siły uderza w niego kijem. Mężczyzn przy stoliku dosłownie zatyka. Blondynka poprawia jeszcze raz, a oni po prostu patrzą z niedowierzaniem, bez słowa, bez żadnego ruchu. W końcu język w gębie odzyskuje właściciel telefonu. — Pojebało cię, wariatko! — drze się. — Co ty kurwa robisz? Chcę rozmawiać z właścicielem tej budy! — Właśnie rozmawiasz z właścicielką tej budy, debilu! — odparowuje dziewczyna, po czym podnosi kij na wysokość jego oczu. — A jeśli jeszcze raz tak się do mnie odezwiesz, zarobisz w twarz. — Puśćcie dziewczynę! Mężczyźni patrzą po sobie, po czym posłusznie pozwalają dziewczynie przejść między nimi i wydostać się z loży. Blondynka chwyta zataczającą się laskę pod ramię, nie przestaje jednak mierzyć kijem baseballowym w gościa, który się na nią wydarł. A teraz wypierdalać stąd, dodaje po chwili, odsunąwszy się nieco od stolika. Jeżeli jeszcze raz się tu pokażecie, podzielicie los swojego telefonu, chyba że się nauczycie, jak się zachowywać w stosunku do kobiet. Chyba seksualnym. Wyrywa się jednemu z facetów. Blondynka ponownie się zamachuje kijem i kufel stojący na stoliku rozpryskuje się w drobny mak. Mężczyźni klną, gdy spadają na nich odłamki szkła, a ze stolika spływa piwo, po czym pospiesznie się zbierają i uciekają bez słowa. Chyba nie zapłacili, ale kowbojka kompletnie się tym nie przejmuje. Rozglądam się po sali. Nikt poza mną zdaje się nie zwracać uwagi na dziewczynę. Ona tymczasem wraca do baru, kładzie kij na blacie i zmusza pijaną klientkę, żeby usiadła obok. — Zabierz ją na zaplecze, niech trochę wytrzeźwieje — mówi dostającej stojącej za barem April — i poproś Luka, żeby odwiózł ją do domu. April kiwa głową i przejmuje pijaną dziewczynę, po czym obie znikają na zapleczu. Blondynka tymczasem przechyla się przez bar, chwyta butelkę tequili i znowu sobie nalewa. Szorty przy tym ruchu podjeżdżają jej nieco wyżej, aż prawie widać jej tyłek. Waże, nadal nikt nie zwraca na nią uwagi, co wydaje mi się niepojęte. Cała ta sytuacja wydaje mi się dziwna. Nie potrafię dłużej się powstrzymywać, żeby do niej nie podejść. Chwytam szklankę z resztką piwa i przysiadam się bliżej. Blondynka obdarza mnie nieżyczliwym spojrzeniem, po czym wraca do swojej tekili. Naprawdę jesteś właścicielką tego miejsca? Pytam. Spogląda na mnie kątem oka, ma ciemno-niebieskie oczy i jest lekko opalona. Wygląda zajebiście. No co cię to obchodzi? mruczy, napełniając kieliszek alkoholem. Jak utrzyma takie tempo, niedługo ją też będzie trzeba odwieźć do domu. Postawiłbym ci drinka, ale to chyba nie ma sensu, jeśli to twój bar. Dopiero po tych słowach spogląda na mnie wprost. Naprawdę ma niezwykłe oczy. Ciemne, o takim ostrym spojrzeniu, że przestaje się dziwić, że faceci przy stoliku się jej obawiali. Dlaczego miałbyś stawiać mi drinka? Dziwi się. Wydaje mi się, że szczerze. Zwariowała czy jak? Pomijając fakt, że jesteś piękna, wyrywa mi się. To podziwiam cię za to, co zrobiłaś z tamtymi facetami. Sceptycznie podnosi brwi. Serio? Dziwi się. Większość facetów właśnie przez takie akcje woli się trzymać ode mnie z daleka. Chyba nie jesteś stąd, skoro robisz dokładnie odwrotnie. Nie uważasz mnie za wariatkę, jak tamci? Oszalałaś? Prycham. To było zajebiste. Takich palantów należy od razu ustawiać do pionu. Dzisiaj zrobią dziewczynie zdjęcie i wrzucą do sieci, żeby zawstydzić ją przed wszystkimi w okolicy, a kto wie, co zrobił jutro. Nie mogą się czuć bezkarni. Blondynka milczy przez chwilę, po czym podsuwa mi kieliszek z tekilą. Dawno nie piłem na poważnie. Naprawdę tak uważasz? Dopytuję: Wzruszam ramionami. Jasne, że tak. Chyba każdy normalny facet tak uważa, nie? Nigdy nie zrozumiem, jak można wykorzystywać pijaną dziewczynę. Przy tych słowach mój głos robi się nieco zbyt ostry, więc czym prędzej się mityguję. To tylko jakaś laska spotkana po drodze, nawet jeśli zajebista. Nie zamierzam jej się zwierzać. Dziewczyna znowu przez chwilę przygląda mi się bez słowa po czym wyciąga ku mnie rękę. Randy, mówi. Serio masz tak na imię? Myślałem przez to, że właścicielem jest facet. Oczywiście, bo właścicielem baru musi być mężczyzna. Przewraca oczami. Mam na imię Miranda. Znajomi mówią na mnie Randy. Wystarczy? Ujmuje jej dłoń. Ma silny, zdecydowany uścisk, który mi do niej pasuje. Ace, przedstawiam się. Randy parska śmiechem naprawdę masz tak na imię? Kręcę głową czy ona robi to specjalnie? owszem naprawdę potwierdzam z rozbawieniem masz jakieś wątpliwości kowbojko kowbojko powtarza znowu podnosząc brwi zdecydowanie nie jesteś stąd umiesz pić czy pod tym względem też jesteś miastowy z każdą chwilą ta kobieta podoba mi się coraz bardziej unoszę kieliszek uderzam w jej i wypijam duszkiem alkohol Randy robi to samo a następnie podaje mi limonkę, w którą wgryzam się bez zastanowienia. Często tak robisz? pytam, krzywiąc się na kwaśny, owocowy smak. No wiesz, tłuczesz kijem baseballowym? Randy wzrusza ramionami, nalewając następną kolejkę. Szybka jest. Kiedy muszę? Odpowiada zwięźle, odstawia butelkę i spogląda na mnie poważnie. W tym barze obowiązuje jedna zasada. Faceci mają być grzeczni i nie zaczepiać dziewczyn, jeśli te nie chcą być zaczepiane. Jane dziewczyny nie chcą być zaczepiane. Kropka. Jeśli ktoś nie przestrzega tej zasady, nie ma wstępu do mojego baru. I klienci to respektują? Dziwię się. Po chwili jej milczenia jednak kiwam głową. Jesteś trochę przerażająca, kiedy tak wymachujesz kijem, to prawda. Randy się śmieje, dzięki czemu w ogóle nie wygląda strasznie. Wygląda cudownie. Jej chrypka sprawia, że mój penis trochę twardnieje. Cholera, jeśli nie wyjdę z tego baru z nią, czeka mnie dzisiaj jazda na ręcznym, bo nie chcę żadnej innej dziewczyny. Chcę tej szalonej blondynki w różowych kowbojkach. Potrafię też wymachiwać strzelbą, wyznaję, pochylając się nieco w moją stronę. Czuję jej oddech pachnący limonką i tekilą, przez co robię się jeszcze twardszy. Jestem w tym całkiem dobra. Lubię długie lufy. Wpatruję się w nią bez słowa, czując, jak mój penis napiera na materiał spodni. Nie mam pojęcia, czy ta dziewczyna zdaje sobie sprawę z tego, jakie robi na mnie wrażenie, ale flirtuje ze mną bezbłędnie. Oblizuje wargi, zapewne z resztek alkoholu, i uśmiecha się do mnie promiennie. Ta sama dziewczyna, która jeszcze chwilę temu chciała przywalić kolesiowi kijem baseballowym, teraz uśmiecha się do mnie tak, że dostaje wzwodu. Ta kobieta z pewnością mnie zabije. I to będzie słodka śmierć. Czy każda dziewczyna w Teksasie to potrafi? Pytam lekceważąco. Wydyma wargi i prycha. Nie, nie każda, zaprzecza. Jestem wyjątkowa. O, rany nie wątpię. Randy oferuje jeszcze jedną kolejkę. Wiem, że nie powinienem więcej pić na pusty żołądek, ale nie potrafię jej odmówić kiedy po opróżnieniu kieliszka spogląda w stronę wyjścia na zaplecze i widzi, że jej koleżanka barmanka wraca właśnie na miejsce pracy chwyta mnie gwałtownie za rękę i ciągnie ze stołka barowego. — masz tu samochód pyta oszołomiony kiwam głową świetnie więc chodźmy ciągnie mnie do wyjścia a ja nawet nie próbuję protestować kładę jej dłoń na plecach palce drugiej ciągle mając splecione z jej palcami jej ciepły dotyk jest zdecydowany i mocny i całkowicie elektryzujący. Ludzie w barze patrzą za nami, gdy wychodzimy, ale żadne z nas nic sobie z tego nie robi. Na szczęście zaparkowałem Mustanga w pewnej odległości od innych samochodów, chociaż nie zrobiłem tego specjalnie. Prowadzę Randy w tamtą stronę, a ona nie protestuje ani słowem. Zatrzymuje się dopiero przed samym samochodem, odwraca się do mnie, po czym wspina się na palce, zarzuca mi dłonie na szyję i ustami odnajduje moje. Obejmuję ją w pasie i przyciągam do siebie bliżej, gdy tylko czuję dotyk jej miękkich, ciepłych warg. Rozchylam jej usta językiem i wdzieram się nim do środka. Pogłębiam pocałunek, na co Rendi jęczy i ociera się o mnie. Cholera, mam już pełen wzwód. Otwórz. Mam rocze mi w usta, po czym cofa się nieco, by pozwolić mi otworzyć samochód. Ślizguję się na tylne siedzenie pierwsza i niemalże natychmiast zdejmuje przez głowę koszulę. Moim oczom ukazuje się prosty różowy stanik, idealnie dopasowany kolorystycznie do kowbojek. Zajmuję miejsce obok niej i przyglądam się jej zachłannie. Ma zajebiste cycki. Nie za duże, najwyżej rozmiar C, ale o idealnym kształcie. Znowu jęczy, gdy zamykam dłoń na jej piersi. Zdejmij z siebie wszystko, ale zostaw kowbojki. Mam rocze w jej szyję, po czym całuję ją tam zachłannie. Są zajebiste ich hocze ale śmiech zamiera jej na ustach gdy odsuwam miseczkę stanika i biorę do ust sutek wplata mi palce we włosy i przytrzymuje moją głowę przy sobie a ja pieszczę brodawkę językiem i wargami wyrywając z dziewczyny kolejny jęk chwytam ją za pośladki i wciągam na siebie aż siedzi na mnie okrakiem tak właśnie w tej pozycji jej chce jej włosy opadają na nas ale zupełnie mi to nie przeszkadza Wsuwam dłonie w materiał szortów i pod bieliznę i zaciskam palce na jej kształtnych pośladkach. Randy porusza się, ocierając o mojego fiuta, który jest już twardy jak skała. Przenoszę usta na drugi sutek i zaczynam ssać, aż dziewczyna znowu jęczy. Uwielbiam ten dźwięk. Odnajduję zapięcie jej szortów i wsuwam dłoń pod spód, pod bieliznę, szukając wejścia do jej cipki. Jest już wilgotna i gotowa dla mnie. Spinam się nieco, gdy czuję jej ciekawskie palce na zamku moich spodni, ale wypycham biodra do góry, żeby jej pomóc. Wsuwam palec do jej rozgrzanego, mokrego wnętrza. Jest kurewsko ciasna. Już nie mogę się doczekać, aż w nią wejdę. Odnajduję usta Randy i całuję ją mocno, a ona pospiesznie rozpina mi spodnie. I właśnie wtedy dzwoni jej telefon. Oboje zamieramy na moment niezdecydowani. Randy odsuwa się ode mnie o cal i patrzy przepraszająco — Wysuwam z niej palce, domyślając się, że będzie chciała odebrać. Dziewczyna jednym ruchem wyciąga z tylnej kieszeni shortów komórkę i spogląda na wyświetlacz. Widzę tylko imię osoby, która dzwoni. Jake. Kim do cholery jest Jake? Nie podoba mi się, jak Randy zerka to na mnie, to na telefon, ale to chyba niemożliwe, żeby miała faceta i poszła się ze mną pieprzyć w samochodzie. Odbiera w końcu, nie spuszczając ze mnie wzroku. Cześć, kochanie! Rzuca, a mnie robi się niedobrze. Co się stało? Przez chwilę słucha kogoś po drugiej stronie słuchawki. Z każdą chwilą wydaje się coraz bardziej zaniepokojona. Nie wiem, co to oznacza, ale mnie się nie podoba. Kim jest ten facet, który do niej dzwoni? Nie toleruje zdrady i nie jest dla mnie w porządku, że być może nieświadomie stałem się jej częścią. Nie chcę, żeby Randy miała faceta. Co takiego? Podnosi w pewnej chwili głos, ale zaraz się mityguje. Tak, jasne. Nie ruszaj się stamtąd, zaraz tam będę. Rozłącza się, chowa komórkę i bez słowa sięga po koszulę. Ubiera się pospiesznie i w milczeniu, nie zaszczycając mnie nawet żadnym wyjaśnieniem. Patrzy na nią pytająco, aż w końcu zatrzymuje się i wzdycha. Przepraszam, mówi. Mam wrażenie, że rzeczywiście jest jej żal. Muszę coś załatwić. Nie wiem ile to zajmie, więc lepiej na mnie nie czekaj. Na pewno znajdziesz na dzisiaj inne towarzystwo, jeśli ci na tym zależy. Co? Kurwa, czy ona oszalała? Otwiera drzwi i wyskakuje z samochodu, zanim zdążę cokolwiek odpowiedzieć. Mam ochotę ją zatrzymać, ale na dwie sekundy zamieram, a kiedy w końcu gramole się na zewnątrz, jest już za późno. Patrzę, jak Randy odchodzi w stronę baru. I myślę, co robić. Jest właścicielką, to ona powinna mi wynająć pokój. Może będzie lepiej, jeśli jednak prześpię się w samochodzie. Opieram się o auto i próbuję uspokoić, chociaż mój fiut nadal sterczy wytrwale. Chcę tej dziewczyny i wcale nie mam ochoty szukać innej. Dlaczego tak po prostu odeszła? Zadzwonił jej facet i nagle poczuła wyrzuty sumienia? Nie wydaje się taką dziewczyną, ale co ja właściwie o niej wiem? Zamieram, kiedy drzwi baru się otwierają i Randy ponownie pojawia się w zasięgu mojego wzroku. Zmierza w kierunku samochodu zaparkowanego niedaleko wejścia, a w ręce trzyma... O cholera! W ręce trzyma kij baseballowy. I już wiem, że nie mogę tego tak zostawić. Wydawnictwo kobiece przedstawia Ludka skrzydlewska, niepokorne serca Czyta Polanakło Rozdział drugi, Randy Nie wierzę, że to się dzieje naprawdę Miałam ten wieczór spędzić w Austin Miałam wpaść do któregoś z tamtejszych barów Znaleźć faceta, który przeleci mnie na tylnym siedzeniu mojego pick a potem spokojnie wrócić do domu, do Maplewood. Absolutnie nie zakładałam, że po czterech kieliszkach te kili będę siadać za kółko, by pojechać do domu Eden. W ogóle nie powinnam prowadzić, wiem o tym doskonale. Kiedy rzucam kij bejsbolowy na siedzenie pasażera i wskakuję za kółko. Za dużo wypiłam i mogę zrobić komuś krzywdę. Nie mogę jednak postąpić inaczej. Jake i Eden potrzebują mojej pomocy, więc muszę do nich jechać. Ciągle jestem nieco podniecona, a jednocześnie wkurzona, że musiałam tak gwałtownie zmienić plany. Kiedy zobaczyłam tego faceta przy barze, od razu wiedziałam, że tak się to skończy na tylnym siedzeniu samochodu któregoś z nas. Patrywał się we mnie tak intensywnie i z takim zainteresowaniem, że trudno było mi to zignorować. Pewnie kopnęłabym go w tyłek, gdyby okazał się jakimś bucem, ale kiedy podszedł do mnie po moim wyskoku z kijem baseballowym, swoimi słowami sprawił, że od razu podjęłam decyzję. Wydawał się szczery, a ja cenię sobie facetów, którzy nie uznają kobiet wyłącznie za zabawki seksualne. No dobrze. Ja też chciałam się z nim tylko pieprzyć. Ale po pierwsze to moja decyzja, a po drugie to moja decyzja. Ruszam gwałtownie z pod baru i kieruję się w stronę domu Eden. Radio w Pikapie włącza się automatycznie razem z silnikiem, a z głośników płynie stary przebój ACDC. Boże, chyba muszę w końcu zmienić płytę. Wdeptuję pedał gazu w podłogę, równocześnie rozglądając się uważnie dookoła. Policja wprawdzie raczej mnie nie zatrzyma, ale kto ich tam wie? Ace. to imię przemyka mi przez głowę, gdy skręcam w ulicę wiodącą do domu Eden. Próbuję się pozbyć tego faceta z myśli, ale przychodzi mi to z trudem. Może dlatego, że jest bardzo w moim typie: wysoki, umięśniony, ale nie napakowany. Ciemnowłosy i nieco zarośnięty. Jego dżinsy i rozciągnięty t-shirt świadczą, że zdecydowanie nie jest jednym z tych wymuskanych kolesi, którzy czasami przejeżdżają przez Maplewood w drodze do Austin. Nie. Ten facet wydaje się szorstki, pewny siebie i prawdziwy. Jestem pewna, że jego penis byłby jednym z moich ulubionych, gdybym tylko miała okazję to sprawdzić. Nie zdążyłam nawet rozpiąć mu spodni. Jestem wściekła, ale nie na Jake'a. Może i nam przerwał, ale nie miał przecież innego wyjścia. To tylko dzieciak, który nie wiedział, co zrobić. Jestem jedyną osobą, która przyszła mu na myśl. Ciocia? Mogłabyś przyjechać? Zapytał, kiedy odebrałam. Tata wrócił pijany do domu i kłóci się z mamą, ona krzyczy, nie chce, żeby coś jej się stało. To jasne, że musiałam jechać, gdy usłyszałam coś takiego. Ace z pewnością by zrozumiał, gdybym mu o tym powiedziała. Ale nie powiedziałam, bo co go to właściwie obchodzi. To tylko obcy facet, który chciał mnie przelecieć. Ale gdyby go to obeszło, stanowiłby jedynie problem. Eden moja młodsza siostra mieszka wraz z mężem i synem w domu na przedmieściach Maplewood. Chociaż między nami są tylko dwa lata różnicy, zawsze czułam się w obowiązku bronić Eden. I nie przestałam nawet wtedy, gdy wyszła za mąż i urodziła syna. Teoretycznie moja młodsza siostra jest już dorosła i samodzielna, ale ja ciągle widzę w niej małą dziewczynkę. Kiedy zajeżdżam w końcu pod jej dom, jestem nieco zdenerwowana. Nie znoszę męża Eden i on również za mną nie przepada. Jestem samodzielną kobietą, potrafię walnąć kijem baseballowym i posłużyć się strzelbą. Ale wiem, że nie mam z Szonem szans. Gdyby doszło do rękoczynów, to syn miejscowego komendanta, również policjant, w dodatku nie jeden z tych, którzy wolny czas poświęcają zajadaniu pączków. Wręcz przeciwnie, szon. Ma mnóstwo par w łapach. Na nieszczęście dla mojej siostry i siostrzeńca. Zabieram z siedzenia pasażera kij i wysiadam z samochodu, zdecydowana, by załatwić sprawę. Nieważne, że Shan jest ode mnie silniejszy, zamierzam bronić Eden i Jayka, choćby to się miało dla mnie skończyć kiepsko. Dom mojej siostry i jej męża jest podobny do innych stojących w rzędzie. Parterowy niewielki, przytulny i z elewacją wykończoną sidingiem. Podchodzę do drzwi i naciskam klamkę. Są otwarte. Już z daleka słyszę krzyki. Wchodzę pewnie do środka. Moim oczom ukazuje się znajomy niewielki korytarzyk prowadzący do salonu i kuchni po obu stronach domu. A dalej także do reszty pokoi i łazienki. Gdy zatrzaskuję za sobą drzwi, z sypialni Jake'a wygląda rozczochrana głowa mojego siostrzeńca. Idę w tamtą stronę, chłopak wygląda na przerażonego. To mała kopia mojej siostry. Jasnowłosy o zazwyczaj rumianych, pełnych policzkach, opalony z kilkoma piegami na nosie, po prostu uroczy. Podbiega do mnie i chwyta mnie w pasie, aż muszę się zatrzymać. Dobrze, że jesteś, ciocia, mówi ufnym głosem, od którego drży mi serce. Ten chłopak we mnie wierzy. Mama strasznie krzyczy. Nie mogę tego słuchać. Odsuwam go od siebie i pochylam się, żeby spojrzeć mu w oczy. Idź do swojego pokoju i zamknij drzwi, dobrze? Proszę. Jake kiwa pospiesznie głową. Nie wychodź, aż po ciebie nie przyjdę. Odwraca się i biegnie w stronę swojej sypialni, a po chwili zatrzaskuje drzwi. To naprawdę dobry chłopiec. Szkoda, że jego dzieciństwo tak wygląda. Ruszam w głąb korytarzem. Serce bije mi tak szybko, jakby chciało się wyrwać z piersi, gdy poprawiam chwyt na kiju i przypominam sobie wszystko to, czego uczono mnie na kursie samoobrony. Moje kowbojki stukają o panele, kiedy podchodzę powoli do drzwi. Gdy moich uszu dobiega taki dźwięk, jakby ktoś albo coś się z hukiem przewracało, chwytam za klamkę i z impetem otwieram drzwi sypialni. Krew uderza mi do głowy, kiedy widzę, co się tam dzieje. Moja siostra leży na podłodze nieprzytomna, a Sean stoi nad nią z furią w oczach. Gdy tylko widzę tego typa na nowo opanowuje mnie nienawiść do niego. Jest taki podobny do mojego ojca. Zostaw moją siostrę w spokoju, odsuń się od niej, staram się, by mój głos brzmiał stanowczo. Sean podnosi głowę. Jego piwne oczy lustrują mnie uważnie. Wzrok ma nieco zamglony, co każe mi przypuszczać, że nie jest trzeźwy. Nie wtrącaj się w nie swoje sprawy. Barczy, po czym robi krok w moim kierunku. Co ty tu kurwa w ogóle robisz? Nie mam najmniejszego zamiaru mówić, że zadzwonił po mnie Jake. Nie chcę kierować na niego gniewu ojca. Słychać was chyba aż w Austin, odpowiadam spokojnie. Więc jak myślisz? Spróbuj jeszcze raz ją uderzyć, a złamię ci rękę. John wybucha śmiechem i zatacza się w moją stronę nie odsuwam się tylko wyciągam przed siebie kij baseballowy żeby mu pokazać że nie żartuję. jezu gdyby ten facet się na mnie rzucił prawdopodobnie nie miałabym z nim żadnych szans jest za wielki i zbyt ciężki myślisz że się ciebie boję prycha lekceważąco wypierdalaj z mojego domu McCoy. Na chwilę odrywam od niego wzrok i ryzykuję spojrzenie na leżącą bez ruchu na podłodze Eden. Jasne, zgadzam się bystrosko, ale zabieram ze sobą moją siostrę i siostrzeńca. Oni zostają tutaj ze mną odpowiada szon natychmiast. To moja kurwa żona i mój syn. Przestań się wpierdalać w cudze sprawy suko. Rozglądam się po pomieszczeniu i dostrzegam stojący na komodzie wazon. Przypuszczam, że Eden będzie go żal. Ale byłoby jej bardziej żal gdybym nie wyciągnęła jej w tej chwili z łap jej męża oprawcy zamachuję się z całej siły i uderzam kijem w wazon który roztrzaskuje się w pył następnie znowu się odwracam do szona teraz nieco oszołomionego zabieram moją siostrę powtarzam zdecydowanie albo twoja twarz będzie następna farał szon reaguje tak szybko że ledwie to rejestruje Rzuca się w moim kierunku, a ja odruchowo robię krok do tyłu. Wypadam z powrotem na korytarz i zamachuję się na niego kijem. Trafiam go w ramię. Krzyczy z bólu i chwyta mnie za włosy sprawną ręką. Szarpie, a ja się dre i ponownie uderzam w niego kijem. Pierdolona suka słyszę jego krzyk. Puszcza mnie, zataczam się do tyłu. Głowa boli mnie tak, jakby wyrwał mi z cebulkami połowę włosów. Ale mam nadzieję, że aż tak nie ucierpiałam. Zawsze byłaś wkurwiająca, ale teraz przechodzisz samą siebie, McCoi. Wypierdalaj z mojego domu albo pożałujesz. Jest wściekły, a w jego oddechu czuć przetrawiony alkohol. Cofam się kolejne kilka kroków, aż z korytarza trafiam z powrotem do salonu. A szon idzie za mną, nie spuszczając ze mnie wzroku. Rozstawiam nieco nogi, przekładam kij baseballowy tak, żeby trzymać go w obu rękach i przygotowuję się na kolejny ewentualny atak. Prawdę mówiąc nie wiem co dalej robić, nie jestem w stanie przekonać pijanego szona żeby pozwolił mi zabrać do siebie Eden i Jayka, ale nie ma mowy żebym ich z nim zostawiła w tym domu. Od dawna mówiłam Eden, że powinna od niego odejść na litość boską. Wcześniej mówiłam jej, że w ogóle nie powinna wychodzić za niego za mąż. Przykra prawda jest jednak taka, że każda z nas wyniosła z domu rodzinnego swoje własne demony. Ja mam problem, żeby zbliżyć się do jakiegokolwiek faceta, a Eden. Eden natychmiast znalazła sobie takiego, który jest bardzo podobny do naszego ojca. Nienawidzę szona. Zawsze go nienawidziłam, a sposób w jaki go traktowałam sprawił, że to uczucie zostało odwzajemnione. Pierwszy raz jednak stawiam mu się tak otwarcie, pierwszy raz przyszłam do niego z kijem baseballowym i tym razem nie zamierzam się wycofać, nie kiedy o pomoc poprosił mnie mój siostrzeniec. Odsuń się i pozwól mi ich zabrać, mówię spokojnie, bez przerwy patrząc mu w oczy. Nie wyjdę stąd bez Eden i Jake'a. W takim razie w ogóle kurwa nie wyjdziesz, odpowiada, a potem znowu się na mnie rzuca. Zamachuje się kijem i trafiam go prosto w żołądek, ależ on jest twardy jak kawał jebanego kamienia. Chwyta mnie za rękę i ją wykręca, w moim nadgarstku eksploduje ból i mimowolnie wypuszczam kij z pomiędzy palców. Szon uderza we mnie całą swoją masą i leca do tyłu, aż moje plecy gwałtownie uderzają w ścianę. Całe powietrze uchodzi ze mnie z sykiem i daje się na chwilę zamroczyć. Głupia kurwa! Szon, wydycha, cuchnący alkoholem powietrze prosto w moją twarz. Już dawno powinienem był Cię nauczyć, gdzie jest Twoje miejsce. Znowu chwyta mnie za włosy i szarpie, aż tracę równowagę. Z krzykiem lecę na podłogę. Wyciągam przed siebie ręce, żeby ochronić twarz przed upadkiem. Nadgarstek znowu odpowiada bólem, gdy opieram się na panelach. Zanim jednak uda mi się podnieść, czuję na sobie ciężar męża Eden. Krzyczę, kiedy szon przyciska mnie do podłogi. Jedną dłonią przytrzymuje mnie mocno za szyję. Wierzgam biodrami i próbuję go z siebie zrzucić, ale drugą ręką chwyta za pasek moich shortów i szarpie mocno, próbując je ze mnie ściągnąć. Już ja cię nauczę, jak prawdziwa kobieta powinna traktować faceta. Słyszę jego głos tuż przy uchu. Sięgam na oślep i chyba udaje mi się zadrapać mu twarz paznokciami, bo szon drze się i chwyta mnie znowu za włosy, po czym uderza moją głową o panele. Na chwilę robi mi się ciemno przed oczami. Chyba jednak potrzebuję więcej nauki. Może zadzwonię po kolegów, żeby mi pomogli? Może po tych z patrolu? Co? Na pewno są gdzieś w pobliżu. Próbuję go znowu dosięgnąć, ale jednym ruchem obraca mnie na plecy, po czym sięga do mojej klatki piersiowej. Zaciskam dłoń w pięść i uderzam go w skroń w tym samym momencie, gdy szarpie za połę mojej koszuli i urywa guziki. Toczą się po podłodze, aż on warczy i unieruchamia mi ręce, przyciskając się do mnie równocześnie biodrami. Czuję, że jest podniecony, a to sprawia, że moje usta opuszcza wiązanka przekleństw. Zostaw mnie ty pierdolony pojebie, utnę ci fiuta. Ciekawe, co powiesz moim kolegom, suko, odpowiada, uśmiechając się paskudnie. Sięga do mojego stanika, ale nie zdąża zrobić nic więcej, bo nagle spada na niego mocne uderzenie kija bejsbolowego. Za pierwszym razem trafia w jego kark, za drugim w głowę. To właśnie wtedy blask w oczach szona gaśnie i mężczyzna opada na mnie całym ciężarem bezwładnie. Spoglądam w panice w górę i widzę znajomą męską sylwetkę. Ciemnowłosy, dobrze zbudowany Ace stoi nademną z kijem w rękach. Wydaje się zaskakująco spokojny, pomijając to, że w jego oczach czai się wściekłość. Próbuje zepchnąć z siebie szona. Ace się pochyla i mi pomaga, po czym chwyta mnie za rękę, żeby postawić mnie na nogi. Staje na nich chwiejnie, kręci mi się w głowie i czuję struszkę krwi spływającą mi po policzku. Ocieram ją wierzchem dłoni. To jednak nie sprawia, że cokolwiek przestaje boleć. Moja warga pulsuje bólem i domyślam się, że w którymś momencie pękła, bo gdy ją oblizuję, też czuję krew. Przez sekundę po prostu na siebie patrzymy. Jestem zaskoczona, że Ace za mną pojechał, ale również bardzo mu za to wdzięczna, bo nie mam pojęcia, jakby się to w przeciwnym razie skończyło. Próbuję utrzymać równowagę, chociaż obraz faluje mi przed oczami i czuję się jak pijana. Nie przeszkadza mi nawet, że koszulę mam rozdartą do pasa i na wierzchu jest mój różowy stanik. Ace już go przecież dzisiaj widział. Wszystko w porządku? Marszczy brwi i ujmuje mój policzek. Ten dziwnie czuły gest sprawia, że w podbrzuszu zaciska mi się węzeł. Nic ci nie zrobił? Nic mi nie jest, zapewniam go, chociaż sama nie jestem tego pewna. Serce nadal wali mi jak oszalałe, a zęby szczękają, jakby było mi zimno, chociaż wcale tak nie jest. Pierwszy raz przeżyłam próbę gwałtu i to nie jest przyjemne uczucie. Skąd się tu wziąłeś? — Zobaczyłem, że wyjeżdżasz spod baru z kijem baseballowym. wyjaśnia. — Pomyślałem, że możesz mieć kłopoty i pojechałem za tobą. — Chyba słusznie. — Czy to jest Jake? — Co? — Nie wiem, czy nie rozumiem go dlatego, że uderzyłam się w głowę, czy po prostu on mówi coś totalnie bez sensu. — Nie, to Sean. — Pomożesz mi? Muszę ich stąd zabrać. — Kogo? — Ace mruga. Oswabadzam się z jego uścisku i ruszam w głąb domu. Nie wiem, jak długo Sean będzie nieprzytomny i nie zamierzam czekać, żeby się dowiedzieć. Słyszę za sobą kroki i wiem, że Ace idzie za mną, za co jestem mu wdzięczna. Nie wiem, kim jest ten facet, ale uwielbiam go za to, że pomaga mi bez żadnych wyjaśnień. Otwieram drzwi do pokoju Jake'a, w ostatniej chwili zasłaniając się nieco połami koszuli. Przerażony chłopiec siedzi skulony na łóżku. Jego mina jest pełna napięcia, gdy nasze spojrzenia się krzyżują. Wszystko w porządku, zapewniam go. Dzisiaj przenocujesz u mnie. Co ty na to? A mama? pyta Jake drżącym głosem. Uśmiecham się do niego z trudem. Mama też oczywiście. Chodź. Wyciągam do niego ręce, a Jake momentalnie podrywa się z łóżka i biegnie do mnie. Zamykam go w mocnym uścisku i czuję, jak całe jego ciało drży. Ten chłopak jest silny, ale moja siostra nie powinna fundować mu takich przeżyć. To nie w porządku. Eden wie, co to znaczy wychowywać się w patologicznym domu, więc dlatego pozwala tak samo spieprzyć życie swojemu dziecku. Chwytam go za rękę i wyciągam z sypialni. Zatrzymuję się w korytarzu, gdzie Ace czeka na nas w milczeniu. Chociaż jest niemal tak samo duży jak mój szwagier i równie dobrze zbudowany, jakoś nie wzbudza we mnie podobnego przerażenia. Właściwie to mam wrażenie, że jestem przy nim bezpieczna, co przy mężczyznach rzadko mi się zdarza. To chyba zasługa jego spojrzenia: jest takie spokojne, jakby doskonale mnie rozumiał i zamierzał stać po mojej stronie. Jake, to jest Ace, mój przyjaciel. Przedstawiam ich sobie pospiesznie. Ace, to jest właśnie Jake, mój najlepszy pod słońcem siostrzeniec. Pomożesz mi? Co mam zrobić? pyta spokojnie, posyłając uprzednio Jake'owi porozumiewawczy uśmiech. W sypialni na końcu korytarza jest moja siostra, wyjaśniam. Nie mam pojęcia w jakim stanie, ale wolę mu tego nie mówić, bo wszystko słyszy też Jake. Trzeba ją stamtąd zabrać. Zaprowadzę Jake'a do mojego samochodu, a może ty mógłbyś w tym czasie... Jasne przerywa mi w pół zdania. Poczekajcie na mnie. Zabiorę ją do swojego i pojadę za tobą. Wprost nie wierzę, że ten facet sam z siebie to proponuje. Jakimś cudem wie, że Eden może być w kiepskim stanie i że Jake niekoniecznie powinien to oglądać. Widzę w jego oczach, że rozumie sytuację i że to świadoma propozycja. Rany. Ten facet jest po prostu świetny. Dziękuję, szepcze, chwytając mocniej dłoń Powiedz jej że jesteś moim przyjacielem. O ile będzie przytomna, dopowiadam w myślach. Biorąc pod uwagę, że przez cały ten czas nie wyjrzała nawet z sypialni, jest to raczej mało prawdopodobne. Ace z pewnością też to rozumie, ale znowu tylko spokojnie kiwa głową. Jak na taką sytuację jest zaskakująco opanowany. Ktoś inny na jego miejscu żądałby już wyjaśnień i pytał o sto innych rzeczy, zaczynając od tego, dlaczego nie wzywam policji. On tymczasem po prostu robi wszystko, o co go proszę. Wszystko w porządku? Krwawisz, mówi, przyglądając mi się uważnie. Kiwamy bolącą wciąż głową. Tak, to nic wielkiego, zapewniam go. Opatrzę się w domu. Jedźmy już. Ejski kiwa głową i odwraca się, by odejść w stronę sypialni Eden i Shona. Ciągnę Jake'a za rękę i kieruje się z nim do wyjścia. Robi mi się niedobrze, gdy myślę o tym, że musimy przejść obok wejścia do salonu, gdzie prawdopodobnie nadal leży nieprzytomny son. Patrz przed siebie, gdy będziemy wychodzić, dobrze? Proszę Jake'a, na co ten kiwa głową. Przed siebie i pod nogi. Nie chcę, żebyś się potknął po drodze, więc nie rozglądaj się na boki. Jake posłusznie patrzy przed siebie, nie spuszczając wzroku z drzwi wejściowych. Przełykam z trudem ślinę i odwracam się na moment, gdy przechodzimy obok wejścia do salonu. Widzę leżącego na podłodze szona i przez sekundę przemyka mi przez głowę myśl, że może powinnam wezwać karetkę. Uderzenia Esa były dość silne i mogły mu przecież zrobić krzywdę co jeśli się wykrwawi albo umrze z innej przyczyny, gdy tak go tu zostawimy? Wychodzę z Jake'em na zewnątrz, prosto w rozgrzane powietrze teksańskiej nocy i stwierdzam, że chyba jestem złym człowiekiem. Nie zmartwiłabym się, gdyby szon zmarł z powodu obrażeń wręcz przeciwnie, powitałabym to z ulgą i radością, bo obawiam się, że inaczej moja siostra nigdy się od niego nie uwolni. Śmierć Szona nie byłaby problemem. Byłoby nim natomiast policyjne śledztwo. Na pewno wyszłoby na jaw kto za tym stał. Nie mam zamiaru iść do więzienia i nie chcę, żeby to spotkało Ace'a, który po prostu chciał pomóc. Dlatego właśnie wsadzam Jake'a do samochodu na miejsce pasażera, po czym wyciągam komórkę i wybieram numer alarmowy. Jeszcze zanim skończę rozmowę z dyspozytorką, Ace wychodzi z domu z Eden w ramionach. Wygląda na to, że nadal jest nieprzytomna, co bardzo mnie niepokoi. Nie ruszam się spod mojego pick bo wiem, że wtedy Jake poszedłby za mną, ale muszę jak najszybciej się dowiedzieć, co z Eden. Ace spakuje moją siostrę do swojego samochodu, po czym do mnie podchodzi. Kończę właśnie rozmowę i się rozłączam, kiedy staje obok. Jest przytomna, ale nie bardzo, może się pozbierać. Wyjaśnia odzyskała przytomność po drodze do samochodu i przejęła się tym, że ją niosę. Powinnaś do niej zajrzeć, zanim ruszymy, żeby ją uspokoić. Popilnujesz go przez moment? Zerkam przez szybę na Jake'a, który siedzi skulony na siedzeniu pasażera i rozgląda się nerwowo dookoła. Ejskiwa głową. Jasne. Nie mówi dużo, ale nie zadaje też zbędnych pytań i to jest cudowne. Rzucam mu pełne wdzięczności spojrzenie i odchodzę, cały czas się na nich oglądając. Widzę jak Ace pochyla się nad pick i zagaduje do Jake'a, który opuszcza szybę. Podchodzę do mustanga Ace'a, gdzie na tylnym siedzeniu leży Eden. Mimowolnie przypominam sobie jak wcześniej tego wieczora siedziałam w tym samym miejscu na kolanach Ace'a. Eden patrzy na mnie półprzytomnie, gdy pochylam się nad jej siedzeniem. Rany, co wszystko w porządku, młoda? Zapewniam uspokajająco. Będziesz dzisiaj spała u mnie, razem z Jake'em, jest w moim aucie. Ejść ci odwiezie, nie bój się, to mój przyjaciel, będziecie bezpieczni. Eden mruga, jakby starała się zebrać myśli. Sean? Nie będziemy dzisiaj o nim rozmawiać, Eden. Przerywam jej stanowczo. W ogóle o nim nie myśl, myśl o tym, żeby poczuć się lepiej. W porządku? Kiwa głową, więc uznaje moją misję za zakończoną. Nie chcę tu być, kiedy doszona przyjedzie karetka, więc cofam się do swojego samochodu i zwalniam Esa, który jakby nigdy nic gawędzi z Jejkiem. Ten ciągle jest spięty i zaniepokojony, ale wyraźnie się w jego towarzystwie rozluźnił. Załatwione, oznajmiam, stojąc przy pikapie. Ace posyła mi pokrzepiający uśmiech: Możemy jechać. Poprowadzę cię, podjedziemy od tyłu, żeby nikt w barze nas nie zauważył. Mieszkam na górze, mam tam parę wolnych pokoi. Będę miała gdzie ich ulokować. Słyszałem o pokojach, przyznaję, na co marszczę czoło. Jego rozbrajający uśmiech staje się jeszcze szerszy. Właściwie to chciałem jeden wynająć, dlatego w ogóle trafiłem do Twojego baru. Również pozwalam sobie na nerwowy uśmiech. To się świetnie składa. Dostaniesz go za darmo w ramach podziękowania za pomoc. Ejskiwa głową i odchodzi do swojego Mustanga, a ja zaczynam żałować, że to wszystko się wydarzyło. Gdyby nie to, może zaproponowałabym mu nawet nocleg w mojej sypialni, w moim łóżku. Bolą mnie żebra, głowa i pęknięta warga. Ale najgorsza i tak jest panika, którą czuję, gdy przypominam sobie, jak szon na mnie leżał. Jak niewiele brakowało, by naprawdę mnie zgwałcił. Ciągle rozbrzmiewa mi w głowie jego głos i myślę, że prędko się go nie pozbędę. Może zadzwonię po kolegów, żeby mi pomogli. Zamykam tę myśl na dnie umysłu Jestem w tym dobra. I wsiadam za kółko, żeby odjechać spod domu Eden. Rozdział trzeci. Ejs. To zupełnie szalony wieczór. Nigdy takiego się nie spodziewałem. Wstępuję do baru w Maplewood. Mimo wszystko absolutnie nie mam ochoty stąd wyjeżdżać. Marzyłem jedynie o noclegu i czymś do jedzenia, a dostałem szaloną blondynkę w różowych kowbojkach, która najpierw o mało mnie nie przeleciała, a potem pojechała do czyjegoś domu zrobić rozpierdol. Gdyby nie ten kij baseballowy, pewnie bym za nią nie pojechał i nie wiadomo jak to wszystko by się skończyło. Ten skurwiel naprawdę chciał ją zgwałcić. Mam ochotę zadać jej sto pytań, kiedy wychodzimy z domu tego damskiego boksera, ale się powstrzymuje, powtarzając sobie w głowie, że to nie jest jeszcze odpowiedni moment. Ledwie nad sobą panuje i nie chce, żeby to zauważyła. Wydaje się mi ufać. Nie chcę niepotrzebnie jej wystraszyć jakimś wybuchem wściekłości. W zupełności wystarczy, że ten pojeb w tamtym domu to zrobił. Wiem, że uderzyłem go za mocno. Ale nic nie poradzę na to, że kiedy zobaczyłem go na Randy, miałem ochotę wyrwać mu kręgosłup przez gardło. Dobrze, że nie zmiażdżyłem mu czaszki tym jebanym kijem, bo naprawdę byłem w stanie to zrobić. Cała ta sytuacja kompletnie wyprowadziła mnie z równowagi i potrzebuję naprawdę dużo samozaparcia, żeby tego po sobie nie pokazać. Obserwuję ją, gdy wysiadają z młodym samochodu na tyłach jej baru. Włożyła rozdartą koszulę w szorty, ale niewiele to daje. Dekolt nadal sięga jej niemal do pasa i odsłania fragmenty tego jej zabójczego różowego stanika. Randy chyba się tym nie przejmuje, podobnie jak faktem, że ma w którymś miejscu rozwaloną głowę i po skroni spływa jej krew. W ogóle zachowuje się dziwnie spokojnie, jak na to, że właśnie przeżyła próbę gwałtu. Na samą myśl o tym robi mi się niedobrze. Mam ochotę wsiąść do samochodu, wrócić do tego kolesia i skończyć, co zacząłem przy pierwszej wizycie. Jebany psychopata. Tacy ludzie nie powinni być na wolności. Wysiadam z mustanga i czekam, aż Randy do mnie podejdzie. Mimo, że jest zakrwawiona, w poszarpanych ciuchach i rozczochrana, a poza tym trzyma za rękę dziecko, nadal wydaje mi się tak kurewsko podniecająca. Nie mogę przestać się przyglądać jej długim, opalonym nogom. Może to przez te różowe kowbojki? Tak, Kalachan, to z pewnością dlatego. Mam tu tylne wejście oznajmiła, kiedy podchodzą z młodym bliżej. Chłopak trzyma się jej kurczowo, jakby się obawiał, że inaczej się zgubi. Jake, to on zadzwonił do Randy, kiedy już prawie chwyciła w dłoń mojego fiuta. Prowadzi na klatkę schodową. Pokoje mam na górze. Dasz radę ją zanieść? Wzruszyłem ramionami. To dla mnie żaden ciężar. Jej siostra jest podobnie drobna jak Randy. Właściwie wydaje się jeszcze chudsza. Nieżbym się przyglądał. Dam radę. Potwierdzam. Zamknij tylko za mną samochód. Wprawdzie wątpię, żeby ktoś się połakomił na Mustanga, ale nie zamierzam kusić losu. Randy kiwa głową i pomaga mi wyciągnąć z tylnego siedzenia siostrę, która znowu jest nieprzytomna. Czy na pewno słusznie przywieźliśmy ją do mieszkania Randy? Może powinna była trafić na pogotowie? Randy chyba jednak wie, co robi. Przynajmniej taką mam nadzieję. Klatka schodowa jest wąska i mam problem, żeby zmieścić się na niej z dziewczyną w ramionach. Potrzebuję dłuższej chwili, żeby dostać się na górę, gdzie znajdują się kolejne drzwi. Nie jestem w stanie ich otworzyć i nie zamierzam wchodzić do środka bez ręki. Czekam więc, aż pojawi się na podejście razem z siostrzeńcem. Młody ciągle ma oczy szeroko otwarte ze strachu, zwłaszcza gdy jego wzrok pada na nieprzytomną matkę. Dałbym chłopakowi osiem, może dziewięć lat. A dziewczyna, którą trzymam w ramionach, wygląda za młodo, żeby mieć takiego syna. Coraz mniej podoba mi się ta cała sytuacja, ale niczego nie komentuję. To w ogóle nie powinno mnie obchodzić. To dla mnie obcy ludzie, ale nie potrafię tego tak po prostu zostawić i doskonale wiem dlaczego. Randy przemyka obok mnie jej świeży, owocowy zapach drażni moje nozdrza. Otwiera drzwi i wprowadza nas do środka, włączając po drodze światło. Po prawej znajduje się wejście do pokojów, które wynajmuje, mówi, kierując nas w odpowiednią stronę. Jest tam też łazienka. Są cztery, więc wystarczy dla nas wszystkich. Mogę spać z mamą. Słyszę nieco piskliwy, przestraszony głos Jake'a. Randy posyła mu niepewne spojrzenie. Mama nie czuje się najlepiej, kochanie, ale możesz spać ze mną, jeśli chcesz. Chcę, odpowiada zdecydowanie. Gdybym miał jeszcze jakąkolwiek nadzieję na seks tego wieczora, właśnie w tym momencie straciłbym ją bezpowrotnie. Nie jestem jednak aż tak nieczułym draniem, by narzucać się Randy po tym, co przeżyła. Pewnie będzie miała na jakiś czas dość wszystkich facetów. A ja spędzę noc nad jej barem, a jutro ruszę w drogę, bo nie zamierzam się mieszać w jakieś dramaty rodzinne. Muszę to zrobić, bo inaczej chęć by wrócić do domu jej siostry i zabić tego faceta, który napastował Randy, przerodzi się w działanie i znowu zrobię coś, czego będę potem bardzo żałował. Wnoszę w końcu dziewczynę do pokoju, bardzo bezosobowego, ale schludnie urządzonego, z podwójnym łóżkiem, szafą pod jedną ścianą i niewielkim stolikiem z dwoma krzesłami pod drugą, i kładę ją na materacu. Wycofuję się, by zobaczyć, jak Randy pokazuje łazienkę Jake'owi, który po chwili wahania rusza w tamtą stronę. Zostajemy w końcu sami. Myślisz, że nic jej nie będzie? Pytam, spoglądając przez ramię należącą na łóżku dziewczynę. Randy wzdycha i ukrywa twarz w dłoniach, ale jęczy z bólu i po chwili z powrotem i odsuwa. Chyba chodzi o pękniętą wargę. Zostanę z nią i zobaczę, kiedy się obudzi, mówi niepewnie. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Może powinnaś jechać z nią do szpitala? Randy posyła mi nieodgadnione spojrzenie. W Maplewood mamy tylko klinikę, która będzie otwarta od rana. Wyjaśnia. Jeśli Eden nie stało się nic poważnego, wolałabym jej tam nie zabierać. To wydaje mi się dziwne. Dlaczego? Spogląda to na drzwi do łazienki, za którymi zniknął Jake, to w głąb pokoju, w którym leży jej siostra... Kiedy na nią patrzę, nadal rozczochraną, zakrwawioną i w rozdartej koszuli, nie widzę już tej pewnej siebie, stanowczej kobiety, która przegoniła ze swojego klubu facetów wykorzystujących pianą dziewczynę. Widzę kogoś zagubionego i pełnego wątpliwości i to mnie zaskakująco głęboko rozczula. Dobrze wiedzieć, że pod tym pancerzem Randy też ma wrażliwą część, chociaż nie wiem do czego może mi się przydać ta wiedza. Jej mąż. Zaczyna i urywa. Gdy na mnie spogląda, w jej oczach widzę determinację. Szon jest znany i lubiany w Maplewood. Wielokrotnie już próbowałam namówić Eden, żeby od niego odeszła, ale nie chciała o tym słyszeć. Boi się, że całe miasteczko się od niej odwróci, jeśli to zrobi. Nie rozumiem. Kręcę głową, a Randy wplata palce we włosy i odsuwa je z twarzy. Sean jest policjantem, wyjaśnia. Jego ojciec jest tutajszym komendantem, a matka prowadzi klinikę. To znana, szanowana rodzina, jedna z tych, które założyły Maplewood. W dodatku Sean wie, jak uderzać, żeby nie zostały ślady i żeby nikt niczego się nie domyślił. Nie chce mi się wierzyć w to, co słyszę. Oczywiście to nic zaskakującego, ale sposób, w jaki Randy o tym mówi, jakby to było coś normalnego i codziennego, sprawia, że jeżą mi się włosy na karku. Takie już moje cholerne szczęście. Dlaczego ja zawsze muszę trafić na popaprańców? I dlaczego nie potrafię tego tak po prostu zostawić? Wielokrotnie mówiłam, że jej pomogę, że wszystko będzie dobrze, ale. sama nie wiem. Chyba chodzi o coś więcej. Przypuszczam, że Eden w jakiś pokręcony sposób go kocha. Jest od niego uzależniona i po prostu nie wyobraża sobie, jak mogłaby od niego odejść i zacząć samodzielne życie. Obawia się ostracyzmu. Z jednej strony tego nie rozumiem. Ale z drugiej to świetnie się wpisuje w schemat przemocowych związków. Widziałem ich w swoim życiu wystarczająco dużo, by poczynić własne obserwacje. Z pokoju dobiegają nas jęki siostry Rendy, więc tarusza do środka. Słyszę ich przeciszone głosy, ale nie jestem w stanie rozróżnić słów. Przyglądam się temu z ciekawością, bo jest dla mnie zaskakujące, jak bardzo Rendy troszczy się o siostry i siostrzeńca, równocześnie w ogóle nie przejmując się własnym stanem. Ma rozdartą koszulę, jest umazana krwią, a martwi się jedynie samo samopoczuciem Eden. Nie wiem, czy ta dziewczyna bardziej mi imponuje, czy mnie zadziwia, ale zdaję sobie sprawę, że nie mam ochoty stąd wyjeżdżać. Jest w niej coś, co mnie fascynuje i do niej przyciąga. Uwielbiam waleczne kobiety, a Randy właśnie taka jest. Nawet jeśli brakuje jej rozumu, w końcu wybrała się z kijem baseballowym na dwa razy większego od niej faceta. Czekałem przez dłuższą chwilę, słuchając ich przyciszonej rozmowy. Wiem, że powinienem odejść, ale wmawiam sobie, że nie mogę, bo przecież nadal nie wiem, gdzie będę spał. Opieram się więc o ścianę naprzeciwko drzwi i przyglądam się Rendy, której ciemnoblond włosy opadają na twarz. Kiedy w końcu do mnie wraca, widzę, że jest zatroskana. Nie podoba mi się, że odczuwam potrzebę, by jej pomóc. I jak? pytam. Wzrusza ramionami. Wygląda na to, że nie stało jej się nic poważnego, odpowiada. Chce, żeby Jake spał z nią. Zamierza do niego wrócić. Randy ogląda się za siebie i przymyka drzwi sypialni. Nie wiem, nie rozmawiałyśmy o tym, mówi po chwili. Na razie Eden powinna odpocząć i uspokoić trochę syna. Potem możemy zająć się resztą. Subskrybuj kanał Wirtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków.